Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kochani, dziś zapraszamy do wysłuchania przekazu od Matki Bożej, do świętej Brygidy Szwedzkiej. Matka Boża ukazuje nam, co Jezus Chrystus z miłości uczynił i wycierpiał, dla każdego człowieka. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania całości przekazu. Ja jestem Królowa Nieba, Matka Boża. Ja Tobie rzekłam, że masz mieć klejnot na piersiach Twoich. A teraz Ci jaśniej pokażę, że od początku, gdym usłyszała, że Bóg jest, zawsze troskliwa byłam o moje zbawienie i zachowanie Jego przykazań. A gdym usłyszała doskonale, że Bóg jest Stwórcą moim i Sędzą wszystkich spraw moich, serdecznie umiłowałam Go i każdej godziny bałam się, i myślałam, abym Go słowem ani uczynkiem nigdy nie obrażała. Potem gdym słyszała, iż On dał prawo ludowi swemu i przykazania swoje, i że wiele cudów z nimi uczynił, zdecydowałam w sercu moim nic innego nie miłować tylko Jego samego, a wszystkie rzeczy ziemskie bardzo mi były gorzkie. A później gdym usłyszała, że tenże Bóg miał świat odkupić i z Panny się narodzić, taką miłością się do Niego rozmiłowałam, że o niczym nie myślałam, tylko o Panu Bogu i nic nie chciałam tylko Jego samego. Oddaliłam się od rozmów, jak mogłam, i od obecności rodziców moich i przyjaciół, i wszystko co mogłam mieć, dałam ubogim i potrzebującym, i sobie tylko pożywienie ubogie, i odzienie przystojne zostawiłam, bo mi się nic nie podobało, tylko sam Pan Bóg. Zawsze w sercu swoim życzyłam sobie, abym żyła do czasu narodzenia Jego, i być może, zasłużyła być niegodną służebnicą. Ślubowałam też w sercu moim, jeżeli Jemu by się to spodobało, zachować panieństwo moje i nic nie mieć na świecie. A gdyby inaczej chciał Bóg, niechby się działa wola Jego, a nie moja, bo wierzyłam, że On wszystko może i że nic nie chce, tylko co dla mnie jest pożyteczne. Dlatego wszystką wolę Jemu oddałam. A gdy czas przyszedł, że według postanowienia ofiarowano Panny do świątyni Pańskiej, i ja byłam między nimi dla posłuszeństwa rodzicom moim, myśląc sobie, że u Pana Boga nie masz nic niemożliwego. A że On wiedział, że ja nic nie pragnęłam, że nic nie chciałam tylko Jego, mógłby mnie zachować przy panieństwie, gdyby Mu się to podobało i jeżeli by wola Jego taka była. A gdym usłyszała wszystko, co rozkazano w świątyni, wróciłam do domu i większą miłością Bożą co dzień pałałam niż przedtem, i nowymi co dzień zapalałam się płomieniami i żądzami miłości. Dlatego nadzwyczaj od wszystkiego się oddaliłam i byłam sama we dnie i w nocy, bojąc się bardzo, aby ani usta mówiły, ani żeby uszy słyszały jakichś rzeczy przeciwko Bogu memu, ani żeby oczy nie widziały jakiejś uciechy. Bojaźliwa też byłam w milczeniu i bardzo troskliwa, żebym tego nie zamilczała, co mówić bardziej powinnam. I gdym wtedy tak zafrasowana w sercu moim była, i nadzieję moją wszystką Bogu polecała, natychmiast przyszło mi na myśl pomyśleć o boskiej wielkiej wszechmocy, jak Mu służą aniołowie i wszystkie rzeczy stworzone, i jaka jest chwała Jego, która jest niewymowna i nieskończona. I gdym się temu dziwiła, trzy cudowne rzeczy zobaczyłam. Widziałam najpierw gwiazdę, ale nie tak jasną jak na niebie, widziałam światłość, ale nie taką co świeci na świecie, poczułam wonność, ale nie taką jak zioła czy inną, ale nader piękną i niewymowną, która mnie wypełniła tak, że nie posiadałam się z radości. Natychmiast po tym usłyszałam jeden głos, ale nie z ust ludzkich. I to słysząc, drżąc, bałam się tego, czy aby to nie jest jakieś mamienie. I zaraz tam stanął przede mną anioł Boży jako człowiek najpiękniejszy, ale nie ciałem odziany, który rzekł do mnie: Ave, gratia plena, to jest, bądź pozdrowiona, łaski pełna.
Gdym to usłyszała, dziwiłam się, co by to miało znaczyć lub czemu powiedział takie pozdrowienie. Znałam się bowiem i wierzyłam, że niegodna jestem takich rzeczy ani czegokolwiek dobrego od Pana Boga. Jednak nie masz nic niemożliwego, co by chciał. Wtedy powtórnie anioł przemówił, co się z ciebie narodzi, będzie świętym i Synem Bożym nazwane, i jak mu się spodoba, tak się stanie. A ja jeszcze nie uważałam się być godną i nim się spytałam anioła, czemu albo kiedy to się stanie, tylko o to spytałam, jak to się ma stać, że ja niegodna mam być Matką Bożą, która męża nie znam. I odpowiedział mi anioł, jak rzekłem, u Boga nie ma nic niemożliwego, ale cokolwiek On chce uczynić, stanie się, które to słowo anielskie usłyszawszy, poczułam bardzo gorące pragnienie być Matką Bożą, niech się stanie wola Twoja we mnie. Po tym słowie zaraz poczał się Syn mój w łonie moim, z niewymowną radością duszy mojej i wszystkich członków moich. I gdym go w łonie moim miała, nosiłam go bez boleści i ciężaru, i bez trudu. I uniżyłam się jemu we wszystkim, wiedząc, że ten jest wszechmocnym, którego mnosiła. A kiedym go zaś porodziła, bez boleści i grzechu porodziłam tak, jak i poczęłam, z tak wielką duszy i ciała radością, że nogi moje z radości ziemi nie czuły, na której stały. A jak we wszystkie członki moje z weselem duszy mojej wstąpił, tak też z weselem wszystkich członków moich i z radością duszy mojej nieogarnioną, bez naruszenia panieństwa mego, wyszedł. I gdym nań patrzyła, i rozważała piękność jego, dusza moja jakoby rosę z radości wielkiej z siebie wydawała, bo wiedziałam, że niegodna byłam takiego syna. A gdym zaś rozważała miejsca gwoździ w rękach i nogach, które słyszałam, że według proroków, miały być do krzyża przybite, oczy moje napełniły się łzami i serce moje jakoby krajało się ze smutku. A gdy Syn mój spojrzał na oczy moje łzami zalane, zasmucił się jakby śmiertelnie. A gdym zaś rozważała wszechmoc bóstwa Jego, znowu się cieszyłam, wiedząc, że On sam tak chce i tak tego potrzeba. I tak całą wolę moją stosowałam do Jego woli. I tak zawsze wesele moje było mieszane z żalem. Wraz z nadejściem czasu męki syna mego porwali go nieprzyjaciele jego, policzkując i bijąc go w twarz i szyję, i plując nań, lżyli go, naśmiewając się z niego. A potem prowadzony do słupa, sam się rozebrał osobiście z szat i do słupa bardzo chętnie ręce podał, które nieprzyjaciele bez miłosierdzia związali. A przywiązany nic wcale odzienia nie miał, ale jako był narodzony, tak stał, skąd wielkie zawstydzenie cierpiał na gości swojej. Powstali wtedy nieprzyjaciele jego, którzy, gdy przyjaciele jego uciekli, stanone w uszy w koło, biczowali okrutnie ciało jego najświętsze, od wszelkiej zmazy i grzechu czyste. Słysząc najpierwsze uderzenie i zacięcie ja, która stałam blisko, padłam jak umarła, a do siebie przyszedłszy, widziałam ciało jego zranione i ubiczowane aż do kości tak, że kości widać było. A co jeszcze gorsze, że gdy kaaci odrywali bicze od tych ran, w ciele jego było widać jakby bruzdy. Gdy ten syn mój cały zakrwawiony i cały poszarpany stał tak, że w nim nie było nic zdrowego, i ani więcej co bić, wtedy jeden użalił się i rzekł, czyż zabić go chcecie nieosądzonego, i wnet przeciął powrozy jego. A syn mój sam ubrał się w szaty swoje. Tam widziałam miejsce, gdzie stały nogi syna mego, wszystko napełnione krwią. I ze śladu syna mego poznawałam chód jego, dokąd postępował, bo znać było ziemię krwią zlaną. A oni nie mieli cierpliwości, żeby się ubrał, ale przymusili go i ciągę enenli, aby się pośpieszył. A gdy go prowadzono jako łotra, sam syn mój otarł krew z oczu swoich. I gdy był osądzony, włożyli krzyż na ramiona jego, aby niósł.
Gdy niedługo go dźwigał, przyszedł jeden człowiek i wziął go, aby go nieść. Idącego syna mego na miejsce męki, jedni go w twarz, drudzy w szyję bili. A tak mocno i srodze uderzony był, że chociaż ja nie widziałam tego, który go bił, słyszałam jednak grzmot uderzenia całkiem dobrze. I gdym przyszła na miejsce męki jego, wszystkie narzędzia widziałam zgotowane na jego śmierć. I sam mój syn, gdy przyszedł tam, sam z siebie zdjął szaty swoje, a kaci mówili między sobą, te szaty są nasze. Nie będzie ich miał, bo skazany jest na śmierć. A gdy syn mój stał tak nagi, jako się narodził, jeden przybiegł i dał mu zasłonę, którą on z radością okrył nagość swoją. Potem porwali go na krzyż. Najpierw prawą rękę jego przybili do krzyża, który miał wyrobione miejsce na gwóźdź. Rękę w tym miejscu przebili, gdzie kość najtwardsza była. A potem drugą ciągnęli powrozem i także do krzyża przybili. Następnie prawą nogę, a na niej lewą dwoma gwoździami przybili tak daleko, że się wszystkie żyły wyciągnęły i rwały. To uczyniwszy, koronę z ciernia na głowę jego włożyli, która tak okrutnie wielebną głowę syna mego skłuła, że od krwi, która płynęła, napełniły się oczy, uszy zalały i broda cała z płynącej krwi zeszpeciła się. Gdy tak zakrwawiony i przybity stał na krzyżu, pożałowawszy mnie strapionej i wzdychającej, spojrzał oczyma zakrwawionymi na Jana, siostrzeńca mego, i jemu mnie polecił. I w ten czas słyszałam innych mówiących, że syn mój był łotrem, inni mówili, że kłamcą, inni także mówili, że nikt nie jest godniejszy śmierci jako syn mój. Z tych słów słyszanych, wielki żal mi się odnawiał. Ale jak powiedziałam, gdy pierwszy gwóźdź wbijano jemu, tam na pierwsze uderzenie, bardzo zasmucona padłam jako umarła, oczy mi się zaćmiły, ręce drżały, nogi mi się chwiały, a z gorzkiego bólu i wielkiego smutku nie mogłam ponownie spojrzeć w górę, dopóki syn mój nie został przybity zupełnie do krzyża. Powstawszy wtedy, widziałam syna mego mizernie wiszącego. A ja jako matka najsmutniejsza, bardzo strapiona, z boleści ledwie mogłam stać. Syn mój wtedy widząc mnie i przyjaciół swoich nieutulenie płaczących, wielkim i rzewliwym głosem zawołał do ojca swego, mówiąc, ojcze, czemuś mnie opuścił, jakoby mówił, nie ma nikogo, kto by się zmiłował nade mną, tylko ty, ojcze. Wtedy oczy jego ukazały się na poły umarłe, twarz jego żałosna i zsiniała, usta otwarte, język skrwawiony, pierś wzdęta, łono skurczone jakby w nim nie było wnętrzności, całe ciało zbladłe i zemdlone z upływu krwi. Ręce i nogi jego bardzo surowo wyciągnięte były, i podług długości krzyża do krzyża przyciągnięte i zrównane. Broda i włosy zupełnie krwią zmoczone były. Tak syn mój cały był tak skatowany i zsiniały stał, samo tylko serce było świeże, bo najlepszej i najpotężniejszej natury było. Z mojej bowiem krwi ciało najczystsze i najforemniejsze wziął. Skóra jego tak subtelna i miękka była, że za małym i lekkim uderzeniem zaraz krew się wylała. Sama też krew jego tak świeża była, że można było ją widzieć wewnątrz czystej skóry. A że miał wspaniały organizm, dlatego życie ze śmiercią w ciele jego walczyło. Część boleści z członków do serca, które najświeższe i nienaruszone było, wstępowała, co niewymownym bólem go męczyło. A czasem też boleść od serca na członki potargane zstępowała i tak śmierć przedłużała mu się z gorzkością. A gdy tak syn mój był tymi boleściami zdjęty, płacząc wejrzał na przyjaciół swoich płaczących, którzy woleliby męki te sami na sobie z jego pomocą znosić albo na wieki w piekle gorzeć, aniżeli na niego patrzeć ukrzyżowanego. Boleść ta, z żałości przyjaciół pochodząca,
przewyższała wszystkie gorzkości i utrapienia, które albo na ciele, albo na sercu nosił, bo ich serdecznie miłował. Wtedy z nadmiernego ciała utrapienia i ucisku, które miał w człowieczeństwie, zawołał do Ojca: o Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. Gdy głos ten usłyszałam ja, żałosna i smutna matka, zadrżały we mnie wszystkie członki moje z gorzkiej serca mego boleści. I ilekroć ten głos rozważałam później, który nieustannie w uszach moich brzmiał, tyle razy boleść w sercu odnawiała się moim. Gdy się śmierć przybliżała, gdy się serce dla okrutnych boleści rwało, wtedy wszystkie członki jego zadrżały, a głowa jego, jakby trochę podnosząc się, nachyliła się. A usta jego otwarte były i język cały zakrwawiony. Ręce jego skurczyły się trochę z miejsca przybicia i ciężar ciała całego nogi dźwigały. Palce i ramiona wyciągnęły się nieco, a kark mocno wcisnął w drewnianą belkę. Potem niektórzy rzekli do mnie: syn twój umarł, a drudzy mówili: umarł, ale powstanie. Gdy tedy wszyscy tak mówili, jeden przybiegłszy, przebił bok jego tak potężnie, że aż na drugą stronę boku jego przeszła włócznia, a wyciągnąwszy ją, cała czerwona była od krwi. Wtedy ja uczułam, że jakoby serce moje było przebite, gdym widziała serce syna mego najmilsze przebite. Później ściągnięty został z krzyża i wzięłam go na kolana moje, jakoby trędowatego i wszędzie zsiniałego. Jego oczy były umarłe, krwią napełnione, usta zimne jak śnieg, broda jego jak powróz, twarz zmarszczona. Ręce też jego tak zdrewniały, że ich nie można było złożyć na piersi, tylko na brzuchu, około jego środka. Tak jak stał na krzyżu, tak go trzymałam na kolanach, jak człowieka skurczonego we wszystkich członkach. Potem położyli go na czystym prześcieradle, a ja chustką moją ocierałam rany i członki jego, oczy i usta jego zamknęłam, które przy śmierci były otwarte. Następnie położono go w grobie. O jak chętnie na ten czas życzyłam sobie, żeby mnie położono żywą z synem moim, gdyby to była wola jego. Gdy się to wszystko skończyło, przyszedł on, kochany Jan Święty, i zaprowadził mnie do domu. Oto, córko moja, jak wielkie męki ucierpiał syn mój, za ciebie.